Cześć. Dziś odwiedziliśmy deszczowy Wrocław i korzystamy z gościnności pana Wiesława Majewskiego, właściciela i prezesa znajdującego się cały czas w stadium organizacji Muzeum Twierdza BTR-40. I właśnie o BTR-40 dzisiaj chcieliśmy wam opowiedzieć. Zataczając w ten sposób niejako koło w historiach o pojazdach rozpoznawczych państw Układu Warszawskiego. Dziś przyszła kolej na najstarszego przedstawiciela tej rodziny. W trakcie II wojny światowej w ramach dostaw Lend-Lease do Związku Radzieckiego dostarczony został samochód opancerzony M3A1. Dostarczono go w liczbie prawie 3100 egzemplarzy, co uczyniło go obok M4 Sherman czołgu średniego najliczniej używanym pojazdem opancerzonym zachodniej konstrukcji używanym przez Armię Radziecką. Wóz ten spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Używany był jako transporter opancerzony, był używany jako wóz dowodzenia oraz ciągnik artyleryjski. Na to ciepłe przyjęcie spowodowane było przyzwoitymi osiągami terenowymi, a nade wszystko faktem, że przemysł radziecki przez cały okres trwania II wojny nie wprowadził do masowej produkcji własnej konstrukcji analogicznego typu, gwarantującej dostarczenie piechoty na pole walki i zapewnienie jej minimalnego bezpieczeństwa. Dlatego też, bazując na doświadczeniach wojennych, podjęto decyzję o stworzeniu własnej konstrukcji analogicznego typu. W celu opracowania nowego pojazdu utworzono przy zakładach GAZ w Gorki, dzisiejszym Niżnym Tagile, nowe biuro konstrukcyjne, a jego prace rozpoczęły się już pod koniec 1947 roku. W nowym pojeździe zdecydowano się zastosować zabieg znany też z amerykańskiego pierwowzoru, a mianowicie użyć szeroko części stosowane do cywilnego samochodu ciężarowego. I stąd zdecydowano się użyć silnika, układu napędowego, układu hamowania czy układu kierowania wchodzącego właśnie do produkcji ciężarowego samochodu terenowego GAZ-63. Miało to przyczynić się do obniżenia kosztów produkcji całego wozu. Z amerykańskiego pojazdu zaczerpnięto ogólny układ konstrukcyjny z przedziałem silnikowym z przodu, a przedziałem kierowania oraz bojowym znajdującym się w środkowej i tylnej części pojazdu w otwartej, odsłoniętej nadbudówce pancernej. Radzieckim pomysłem było odejście od konstrukcji ramowej i zastosowanie samonośnego nadwozia, dzięki czemu ograniczono masę pojazdu oraz zmniejszono jego wysokość. Co ciekawe, postawiono również na zapewnienie maksymalnej osłony pancernej załodze. Wszystkie płyty pancerne, zarówno przodu kadłuba, jak i przedziału desantowego, zostały umieszczone pod kątem, tak by zwiększyć szansę zrykoszetowania pocisków. Równocześnie rozpoczęto opracowywanie dwóch wariantów. Pierwszy to klasyczny transporter opancerzony, a drugi miał być pojazdem wsparcia, który równocześnie miał mieć postawione przed sobą zadania prowadzenia osłony przeciwlotniczej. Opracowywany pojazd otrzymał oznaczenie Obiekt 141. Oba prototypy gotowe były do pierwszych prób w czerwcu 1948 roku. Pojazd wsparcia wyposażono w półotwartą wieżyczkę uzbrojoną w WKM kalibru 14,5 mm sprzężony z KMM kalibru 7,62 mm. Ta wieżyczka z przodu i z boków osłonięta była płytami pancernymi, a umieszczona została w przedziale desantowym. Pierwsze próby wykazały, że kształt pancerza burt nie jest najlepszy. Pochylenie zarówno górnej, jak i dolnej części tych elementów kadłuba powodowało wymierne zmniejszenie przestrzeni desantowej, przez co obrót wieżyczki i jej ogólne użycie było mocno utrudnione, a w wariancie transportowym powodowało zwiększenie ciasnoty dla 8-osobowego desantu. W związku z tym postanowiono przekonstruować tylną część kadłuba nowego transportera. W lipcu 1948 roku do ponownych prób skierowano przebudowane pojazdy. Ta przebudowa ograniczała się do postawienia bocznych płyt pancerza pod kątem 90 stopni.
Od lipca do września 1948 roku oba prototypy odbywały próby państwowe, w trakcie których każdy z nich przejechał około 10 tysięcy kilometrów. Wypadły one przyzwoicie, wskazując na niezłe możliwości terenowe nowego pojazdu. Był on w stanie pokonywać wzniesienia nachylone pod kątem 30 stopni, brodzić do 90 cm, przekraczać rowy o szerokości 75 cm i pokonywać prawie półmetrowe ściany. Osiągnął prędkość maksymalną 79 km, a w terenie przemieszczał się ze średnią prędkością około 30 km na godzinę. Pod koniec tych prób oba prototypy rozmontowano, dokonano drobnych napraw i złożono je z powrotem, po czym skierowano je na próby zimowe. Plan zakładał, że do końca roku zostanie zbudowanych 5 prototypów, które zostaną skierowane na badania wojskowe. Do końca 1949 roku zamierzano wykonać 5 nowych prototypów, które skierować miano na badania wojskowe. Badania te odbyły się latem i jesienią 1950 roku, a w ich trakcie każdy z pojazdów przejechał po 15 tysięcy kilometrów. Wykazały one dużą niezawodność wszystkich głównych układów wozu, co zaowocowało decyzją o przyjęciu go do uzbrojenia jako BTR-40 w wariancie transportowym i BTR-40A w wariancie wsparcia. Chcieliśmy Wam przedstawić pana Wiesława Majewskiego, właściciela i prezesa Muzeum Twierdza BTR. No i takie pytanie, panie Wiesławie, jaka jest historia tego pojazdu? Historia tego pojazdu jest bardzo ciekawa, ze względu na to, że zorganizowany był transport z Karlsruhe, to były jeszcze wtedy Niemcy Zachodnie. Przywieziona sama skorupa. Po 3 latach rekonstrukcji i tym podobnego udało nam się to uruchomić. I do dnia dzisiejszego zdaje egzamin pod względem pojazdu militarnego, jeden z nielicznych w Polsce. Pojazd jest 55 rok, odbudowany był systemem gospodarczym ze względu na to, że posiadamy jakiś tam warsztat samochodowy i gazy, nie gazy, podzespoły były wzięte z Lublinów, z gazów, także poskładany według oryginału. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że w granicach 95 czy 90% jest pojazdem oryginalnym. A z poziomu użytkownika, jakie pan postrzega największe zalety tego wozu? Pojazd jak na tamte czasy to naprawdę był bardzo dobry. Posiadam sanitarki czy gazy tego typu po prostu na tych podwoziach i tym podobnego, więc BTR się spisywał, wydaje mi się, że spisywał się bardzo dobrze w terenie i jest do dnia dzisiejszego chyba naszym jakimś cackiem i ładną zabawką. Super, dziękujemy bardzo. BTR-40 to dwuosiowy pojazd z napędem na wszystkie 4 koła. Konstrukcyjnie zasadniczo dzieli się na 2 części. Część napędowa z przodu oraz połączony przedział kierowania z przedziałem bojowym z tyłu pojazdu. Kadłub to samonośna konstrukcja wykonana z walcowanych, spawanych płyt pancernych. Jego przód grubość od 12 do 15 mm, boki od 8 do 9, tył 7, a spód ma grubość do 6 mm. Z przodu kadłuba pierwszym elementem, który rzuca się w oczy, jest klapa inspekcyjna prowadząca do wyciągarki. Sama wyciągarka o sile 4,5 tony, na niej lina o długości 75 metrów. Za wyciągarką klapa prowadząca do komory silnikowej. Otwiera się do góry na podwójnych zawiasach. Na samej klapie widoczne żaluzje gwarantujące dopływ powietrza do silnika. Sam silnik to sześciocylindrowy gaźnikowy silnik GAZ-40 o mocy 80 koni mechanicznych. Ta jednostka napędowa gwarantowała BTR-owi 40 prędkość na drodze dochodzącą do 80 km na godzinę, a w terenie dochodzącą do 30-35 km na godzinę. Zapas paliwa gwarantował na drodze zasięg na poziomie 430 km, a w terenie można było przejechać BTR-em 40 około 380 km. Na przedniej ścianie nadbudówki widoczne 2 okna. To po prawej wykorzystuje dowódca, to po lewej kierowca. Przy ich pomocy obaj mają możliwość obserwowania terenu. W tym momencie oba okna pracują w trybie niebojowym. Wypełnione są ramkami z hartowanym szkłem. W sytuacji, kiedy istniało ryzyko kontaktu z nieprzyjacielem, ramki były usuwane,
a podniesione w tym momencie przesłony opuszczone na dół. Obaj członkowie załogi wtedy mogli obserwować teren przed pojazdem przy pomocy niewielkich otworów, które były wypełnione niejako wielowarstwowym szkłem. Jedynie kierowca dysponował przyrządem optycznym w postaci peryskopu. Dowódca nie dysponował żadnymi przyrządami optycznymi. Z przodu widoczna pojedyncza żaluzja, która wspomaga dostęp powietrza do komory silnikowej. Na bocznej płycie kadłuba widoczna zasłonięta w tym momencie szczelina obserwacyjna dla kierowcy, dzięki której może on obserwować teren z boku pojazdu. Analogiczna szczelina znajduje się przy stanowisku dowódcy. Poniżej szczeliny widoczne otwierane na zewnątrz pancerne drzwi, które stanowią podstawowy sposób na to, by kierowca dostał się do pojazdu lub go opuścił. Analogiczne drzwi znajdują się po drugiej stronie dla dowódcy. Co ciekawe, w wypadku tych drzwi są one dwudzielne i możemy sobie je skonfigurować w sposób taki, że opuszczamy górną część, dzięki czemu kierowca zyskuje dodatkowy otwór, przy pomocy którego no chociażby może obserwować teren z boku pojazdu. Na bocznych płytach przedziału desantowego widoczne dwie strzelnice, przy pomocy których członkowie desantu mogą ostrzeliwać teren, wykorzystując własną broń osobistą. Jak już wspominałem, BTR-40 posiadał napęd na wszystkie cztery koła. Te koła o rozmiarze 18 cali to były standardowe opony dętkowe. Nie posiadały żadnych wykładzin gwarantujących jazdę dalej pojazdem w wypadku przestrzelenia ich przez przeciwnika. Również w wariancie podstawowym pojazd nie posiadał centralnego systemu regulacji ciśnienia w kołach. Zawieszenie na eliptycznych resorach płaskich z hydraulicznymi amortyzatorami. Układ napędowy składał się z suchego jednotarczowego sprzęgła, mechanicznej skrzyni biegów o czterech biegach do przodu i jednego do tyłu, dwustopniowej skrzyni rozdzielczej, wałów napędowych i mechanizmów różnicowych. Z tyłu kadłuba najbardziej charakterystyczny element to dużych rozmiarów koło zapasowe. Pod nim hak holowniczy, do którego możemy podłączyć albo lekkie działa, albo przyczepę o masie do 2 ton. Na tylnej ścianie kadłuba również widoczne dwie strzelnice, które desant może wykorzystać do prowadzenia ognia z broni osobistej. Jednak najważniejszym elementem z perspektywy użycia desantu są dwuczęściowe, otwierane na zewnątrz drzwi, gwarantujące desantowi wejście i wyjście z pojazdu. W środku, w otwartym przedziale desantowym, miejsce dwóch wspomnianych wcześniej członków załogi, kierowcy oraz dowódcy. W przedziale desantowym możliwość przewiezienia do 8 żołnierzy desantu. Komunikację ze światem zewnętrznym BTR-owi 40 zapewniała najpierw radiostacja 10 RT-12, później zastąpiona przez R-13. Obok bloku radiostacji widoczny blok zasilania prądem tego elementu wyposażenia. Główne uzbrojenie BTR-40 stanowił karabin maszynowy SGMB kalibru 7,62 mm. Docelowo niejako pierwotnie montowany na czopie z przodu pojazdu. Jednak oprócz tego w BTR-40 znajdowały się cztery pozostałe dodatkowe miejsca, w którym karabin maszynowy można było zamontować. Po jednym na bokach pojazdu, jeden z tyłu i jeden w tym egzemplarzu znajdujący się na lewym nadkolu. BTR-40 to model podstawowy z otwartym dachem. BTR-40A to pojazd wsparcia wyposażony w podwójny WKM 14,5 mm osadzony w wieży ZTPU-2, dokładnie takiej samej jak na BTR-152. Do strzelania do celów naziemnych był celownik teleskopowy OP-1-14, do powietrznych stosowano celownik kolimatorowy VK-4. Instalacją sterował jeden strzelec za pomocą mechanicznego napędu ręcznego. Załoga dodatkowo składała się z dwóch ładowniczych, po jednym na karabin maszynowy. Kąt podniesienia broni wynosił od minus 5 do plus 90 stopni. Zapas amunicji 1200 pocisków. Skuteczny ogień można było prowadzić przeciw celom powietrznym lecącym z prędkością do 600 km na godzinę na wysokości od 500 do 1000 metrów. Efektywny zasięg ognia poziomego wynosił 2000 metrów.
BTR-40V to eksperymentalny wariant ze scentralizowanym systemem regulacji ciśnienia powietrza w oponach i samoblokującym mechanizmem różnicowym. Podstawowa wada systemu pompowania opon polegała na umieszczeniu części instalacji na zewnątrz pojazdu, przez co była ona narażona na stosunkowo łatwe uszkodzenie. Wyposażony on był również w system wentylacji z filtrem. Mała seria powstała w 1957 roku. BTR-40B to wariant z opancerzonym dachem kadłuba produkowany w latach 1957-1960. Jego waga wzrosła do 5300 kg, a powstanie było spowodowane doświadczeniami z interwencji na Węgrzech w 1956 roku. Do wsiadania i wysiadania żołnierzy były dwa duże włazy na dachu. Wysokość nadwozia wzrosła o 13 cm. Zdemontowano wsporniki boczne do montażu karabinów maszynowych i wprowadzono dwa dodatkowe otwory strzelnicze w pochyłych blachach dachowych. By zrekompensować wzrost wagi, ograniczono liczebność desantu do 6 ludzi. BTR-40RHK to pojazd rozpoznania chemicznego z automatycznym analizatorem gazu WPKHR, radiometrem DP5A i miernikiem rentgenowskim DP3B. BTR-40A1 to pojazd kontroli startu pocisków manewrujących 10XN, czyli kopii niemieckich V1. W 1951 roku zamówiono jeden egzemplarz, a jego dalsze losy są nieznane. BTR-40ZHD to modyfikacja dla wojsk kolejowych, wyposażona w dodatkowe podnoszone koła umożliwiające poruszanie się po torach kolejowych. Poszczególne egzemplarze powstawały poprzez przebudowę istniejących pojazdów. Przejście wozu z trybu szynowego na kolejowy zajmowało od 3 do 5 minut. We wschodnich Niemczech powstał wariant niszczyciela czołgów, uzbrojony w system 9M14 Malutka. Wyrzutnie 6 pocisków umieszczono na wysuwanej z przedziału bojowego głowicy, przykrytej pancernym dachem. W bokach nie ma luk przeznaczonych do strzelania z broni osobistej. BTR-40 Polri to głęboka modernizacja BTR-40 Armii Indonezyjskiej. Powstała w latach 1995-1996, a jej stworzenie było spowodowane brakiem części zamiennych. Nadbudówkę pojazdu podniesiono i przykryto dachem, na którym ustawiono obrotową wieżę, uzbrojoną w KM 7 62 mm oraz wyposażoną w szperacz. Sam wóz dodatkowo wyposażono w 8 wyrzutni granatów dymnych. W trakcie modernizacji jednostka napędowa została zastąpiona czterocylindrowym silnikiem wysokoprężnym Isuzu 4BE1 o mocy 100 koni mechanicznych. Uważa się, że obecnie w indonezyjskich siłach zbrojnych pozostaje co najmniej 90 sztuk BTR-40, a z szeregu pojazdów korzysta indonezyjska policja. Modyfikacji zdobytych na Arabach wozów dokonał również Izrael, który pojazdy wyposażył w łoża do amerykańskich karabinów maszynowych M1919. Jeden karabin znajdował się z przodu przedziału, a pozostałe dwa po obu stronach kadłuba. Koło zapasowe przeniesiono z tylnych drzwi na burtę, a dodatkowo pojazd wyposażono również w dużą ilość uchwytów na korpusie, co umożliwiło przewożenie sporej ilości dodatkowego wyposażenia. BTR-40K13 to doświadczalny pojazd zbudowany w latach 70. w Wietnamie. To zestaw przeciwlotniczy, na którym zamontowano wyrzutnie rakiety powietrze-powietrze K13, która była odpowiednikiem amerykańskiej AIM-9 Sidewinder. Na pojeździe ustawiono wieżyczkę, która miała chronić operatora przed strumieniem zderz wylotowych. Wóz nie posiadał radaru. Operator lokalizował cel wzrokowo i po jego wykryciu przez głowicę rakiety odpalał ją. Wprowadzenie do użycia rakiet naramiennych strzała zakończyło projekt. Typ 55 to licencyjna i budowana w Chinach kopia BTR-40. BTR-40 produkowany był w latach 1950. Wyprodukowanych egzemplarzy. Największym producentem i użytkownikiem był Związek Radziecki. Licencyjną produkcję podjęto również w Chinach, gdzie wszedł do wyposażenia pod oznaczeniem typ 55.
W Związku Radzieckim BTR-40 był użytkowany jako wóz w pododdziałach rozpoznawczych, jako pojazd łącznikowy, dowodzenia czy w końcu ciągnik artyleryjski. Z uzbrojenia armii został oficjalnie wykreślony w 1993 roku. Indonezyjskie siły zbrojne otrzymały znaczną liczbę, ponad 200 BTR-40 od ZSRR podczas rządów Sukarno pod koniec lat 50. i na początku lat 60. Blisko 100 sztuk po poważnej modernizacji jest używane do dzisiaj. Do Polski pierwszą serię wozów dostarczono w latach 1955-56 i liczyła ona 60 sztuk. 1 stycznia 1957 roku wykazywano na stanie 216 transporterów, przy czym była to liczba wspólna z wozami BTR-152. Etat z tego okresu to 3 BTR-40 w batalionie rozpoznawczym. 1 stycznia 1966 roku wykazywano w jednostkach 91 sztuk tego pojazdu. Jeżeli dane ONZ o zakupie 400 sztuk przez Polskę są prawdziwe, to możliwe jest, że część zakupionych pojazdów została od razu sprzedana innym użytkownikom. Od lat 70. zaczynały schodzić ze stanów etatowych wojsk operacyjnych, a zaczęły pojawiać się w jednostkach podległych MSW. Do dziś BTR-40 znajduje się na uzbrojeniu 10 krajów świata, a jego czas służby nieuchronnie zbliża się do końca. Chrzest bojowy BTR-40 przeszedł w trakcie wojny w Korei. Służył przede wszystkim jako ciągnik dział przeciwpancernych i cięższych dział przeciwlotniczych. Armia koreańska podjęła wysiłek organizacyjny, aby przekształcić jeden batalion piechoty w formację zmotoryzowaną, przyjmując sowiecką doktrynę wojenną. Jednak wkrótce logistyka wojenna dała o sobie znać. Dostęp do nowoczesnego sprzętu, takiego jak BTR-40, mógł być wielkim dobrodziejstwem, ale utrzymanie tego sprzętu i zapewnienie mu paliwa oraz części zamiennych to już zupełnie inna sprawa. Ostatecznie przewaga powietrzna ONZ zmusiła Koreańczyków do ograniczonego wykorzystania tych cennych pojazdów. BTR-40 użyte zostały w trakcie interwencji na Węgrzech w 1956 roku. Krótkie walki miejskie wykazały jedną z podstawowych wad transportera, czyli odkryty przedział bojowy. Nawet improwizowane środki, to jest butelki z benzyną, okazywały się dla tych pojazdów śmiertelnie niebezpieczne. Doświadczenia z Węgier doprowadziły do powstania wariantu BTR-40B, wyposażonego w zakryty przedział bojowy. Swój epizod miały również w trakcie wojny w Wietnamie, gdzie stanowiły wyposażenie wojsk Wietnamu Północnego. Wykorzystywane były najczęściej jako transportery opancerzone ciężarówki lub osłona przeciwlotnicza konwojów, jak to miało miejsce w wypadku wariantu BTR-40A. Również w trakcie tego konfliktu powstał najprawdopodobniej pojedynczy egzemplarz pojazdu, który służył do niszczenia min magnetycznych. Czterdziestki wzięły udział w wojnie sześciodniowej, w trakcie której używane były przez armię Syrii i Egiptu. W jej wyniku kilkadziesiąt egzemplarzy zostało zdobyte przez armię izraelską, która użyła ich przeciw dotychczasowym użytkownikom w kolejnym konflikcie w 1973 roku. BTR-y wtedy były już jednak wycofane z jednostek pierwszoliniowych i znalazły się na wyposażeniu Straży Granicznej. Na początku lat 70. były już pojazdami zupełnie przestarzałymi. Od tego momentu uczestniczą już tylko w konfliktach państw trzeciego świata lub jako wyposażenie oddziałów drugoliniowych. I na zakończenie nawet przestało padać. A jeżeli chodzi o BTR-40, to możemy wyraźnie powiedzieć, że był on niewątpliwie pierwszym samochodem opancerzonym, powstałym i masowo produkowanym w Związku Radzieckim po II wojnie światowej. W stosunku do swojego poprzednika, czyli BA-60, stanowił niewątpliwie krok do przodu. Gwarantował sprawne przemieszczanie się w trudnym terenie i zabierał z sobą stosunkowo duży desant, nawet większy niż u swojego amerykańskiego pierwowzoru. Jako niewątpliwą zaletę możemy wskazać jego niezawodność oraz prostotę konstrukcji. Równocześnie dostęp do części zamiennych był stosunkowo łatwy i tani dzięki wykorzystaniu szeroko podzespołów samochodów cywilnych. Układ konstrukcyjny i umieszczenie silnika z przodu gwarantowało powiększenie bezpieczeństwa dla załogi i przewożonego desantu. Równocześnie dzięki temu można było z tyłu umieścić drzwi wyładunkowe dla desantu, dzięki czemu mógł on bezpiecznie opuszczać pojazd w sytuacji kontaktu z przeciwnikiem. BTR-40 projektowany był jako pojazd, który miał zastąpić znajdujące się w służbie i pochodzące z Land-Lease'u amerykańskie pojazdy M3A1 i M3A2. Projektowany zgodnie ze standardami drugowojennymi, szybko jednak moralnie się zastarzał.
nade wszystko nie dysponował zdolnościami amfibijnymi, a jako transporter opancerzony, taki klasyczny, był po prostu zbyt mały. Dodatkowo radzieckie dowództwo uważało, że wadą jest jego odkryty przedział bojowy, gdyż narażało to jego załogę na ogień pośredni przeciwnika i uniemożliwiało działanie w wypadku zastosowania przez przeciwnika broni ABC. Dużą wadą było zastosowanie klasycznych kół pozbawionych centralnego systemu regulacji ciśnienia. To powodowało duże ryzyko unieruchomienia pojazdu w sytuacji porażenia układu jezdnego przez wroga. Nie najszczęśliwsze było umiejscowienie koła zapasowego na drzwiach desantu. Jego rozmiary oraz ciężar utrudniały łatwe wykorzystanie drzwi, by załoga mogła wejść lub wyjść z pojazdu. Przyjęty układ konstrukcyjny zwiększał ryzyko porażenia silnika w wypadku ostrzału przeciwnika, a zastosowane paliwo zwiększało ryzyko pożaru.